Jeszcze dobrze wędki nie rozłożyłem, a ten już ciągnie. Tak, pięknie, zobaczcie. Jest. O kurde, ja mam dobrego. Ul się odpalił, ty. Jo, pierdziele. Odpalił. Grubszy. Albo sandał, ty. Nie wiem. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kogut Wędkarski Pazur. Słuchajcie, nadal jesteśmy w Szwecji razem z wycieczką z Fishing Tura. Dziś zmieniamy trochę otoczenie. Jesteśmy nad pewnym małym zbiornikiem leśnym. Mam nadzieję, że jakieś fajne okonie połapiemy. Wszyscy zabraliśmy okoniówki, więc trzymajcie kciuki. Widzimy się za chwilę. Zostawcie suba, łapkę w górę. Do zobaczenia. Jeszcze dobrze wędki nie rozłożyłem, a ten już ciągnie. Abordaża takiego. Piękny abordażek. Ładny, no. Plum. Co zeżar? Tu się działa. Dobrze. O, proszę. Wasik Disco Blue działa. Disco Blue. Odprowadziły mi. Zeżar, oddawaj. Wasik 2,5 cala. Guma wyjazdu pod względem okoniowym. Takie znalezisko Adaś wyłowił. Na przyłowie. Spróbuj. Ale będziemy próbować. Częstuj się, czym chcesz. To jest Ohio, 2,5 cala. I bardzo ładnie. To powodzonka. A i znowu dziabnął. Jest tych okoni wszędzie, ty. Gdzie się nie rzuci, to... Czy rzeka, czy port, czy mały stawik, nie? Populacje okoni mają niezłą tutaj. Jest. O, jaki kolor ma, ty, patrz na to. Mam. No, taki aż w czerwień wpadający. Co on tu zrobił w ogóle, jak on to zjadł, ty, patrz. Taka guma. Okoń prawie taki jak guma, nie? No, zmieniamy miejscówkę. Tutaj same małe gargulce powychodziły. Idziemy szukać miejsca z grubszymi okoniami. Chłopaki już tutaj przy aucie czekają. Okej. Okay. Fakturę ci wystawimy. Nie, no to my ci wystawimy, to ty płacisz 5 zł za każdą rybę, którą żeś złapał na gumę relaksa. I na czapkę, tak, szczęśliwą, jeszcze moją w dodatku. Moją szczęśliwą czapkę przejął. Zobaczcie go, o. To jest szczęśliwa czapka relaksa kogucika. No i oby ci dała szczęście. Wczoraj ci w sumie przysłużyła trochę, nie? Życiówkę troszeczkę. Żeś sobie walnął. Troszeczkę tak. Ale jeszcze mam nadzieję, że poprawimy. Raczej poprawimy. Dobra, panowie. Trzeba ruszać dalej. Adaś tam nie odpuszcza. To jest harpagan dopiero. Mati jak wyrwał, nie? Największy. Największe oczy. Tak, tak, tak. On już się wyczuł z daleka i nawet na nas nie czeka. Zobaczcie. Dobrze, że wędki nie zapomniał z tego pośpiechu. Adaś nas goni. Adaś, dawaj. O, patrzcie, patrzcie. Wysuwa się na prowadzenie. Selfiaczki, tak, tak. Taka miejscówka pod zaporą. No, śmierdzi grubą rybą. Małe porcje. Malutkie. Takiego. Idę dalej. O, następny. Na blachę też łupią. Brawo. Spore, dobre. Ale na 5-calowego basa, wiesz? Tak.
Albo sandał ty. Nie wiem. Okoń ładny, bardzo ładny okoń. Opa. Taki. Taki skurczybyczek. O. Takiego wasika. Tak, z podbicia. Proszę bardzo, ale gruby. No, wracaj. Możemy się zatrzymać przy drodze tam ewentualnie. Albo na powrocie możemy się zatrzymać przy drodze. Ty to wcisnąłeś tutaj do tej torby? Tutaj to wcisnąłem do tej torby, Adaś. Jak się popieści, to się zmieści. No to dobra, no to co? To trzeba zmieniać miejscówę dalej, szukać. Czekacie, ja idę po górę? Tak, panie kierowco. Czekamy na taksę. Mały rekonesans, za wielkie ryby się nie pokazały. Wracamy na obiad i uciekamy na te grubsze oksy. Trzeba będzie znowu o port zahaczyć. Jesteśmy już na miejscu, wypływamy z portu. Zaraz będziemy w kolejnym porcie, ale jeszcze po drodze sprawdzimy jedną wysepkę, która też bardzo często dawała ładne okonie. Dzisiaj pływam razem z Mateuszem ponownie. Pomachaj. Lecimy na grube oksy. Ledwo żeśmy się do wyspy zbliżyli, a już Mati targa. Ładny. Gdzie tam spod trzcinków, nie? No, podobnie. Bardziej waleczny. A mówię ci, że tak. Nie, nigdy w życiu. 35. O, miałem też. O, jest. O kurde, ja mam dobrego. Ul się odpalił, ty. Ja pierdziele. Patrz tu. Mój grubszy. Jest, no. O, jest, znowu się zaczyna. Bore, fiskę. Jest następny. Ale jest piękno tutaj. I siateczka. Ale tutaj tych okoni na szkierach jest, nie? O, jest grubo. Jest grubo. Przód pod trzciny. I siedzi następny. Pięknie. Kurde, miałem. Ja też, tylko że muszę kręcić. Mam następnego. No i zmień może sobie na tego. Na tego superfisza. 35, nie? Wszystko. No zobacz, ja na basiki też walę. Ładnie. Kurde. Rzucaj to pod cinki. Jest stek. O, dobry. Dobre, no. Ale one są silne, człowieku. 35 aż szoruje, jakby nie wiem, miał. Pół metra. Opa. Dobrze, że wziąłem tego kijka. Ci powiem, lepiej ten się sprawuje mi. Jest bardziej elastyczny. Muszę nową gumę założyć, bo ta już jest... Ty, ale już się przebraziły. Ten się spiął. No i może już, wiesz, dał znaka.
I tutaj na chwilę chciałbym się w tym miejscu zatrzymać, ponieważ razem z Mateuszem odkryliśmy bardzo ciekawą zależność. Mianowicie, jak każdy wie, jak się łowi okonie, to powinno je się przechowywać pod bieraku, jeżeli są wymiarowe, żeby nie odprowadziły stada, jak już na takie stado żeśmy wtrafili. Tak, jest to prawda, ale tutaj na Szkierach jeszcze jedną zależność żeśmy napotkali, ponieważ okonie były tak sprytne i tak szybko się uczyły, że wyciągały wnioski nawet z błędów swoich kolegów i gdy złapaliśmy daną rybę na jakąś przynętę i ona nam podczas holu spadła, to przez długi, długi czas już na daną przynętę nie mogliśmy niczego złapać, ponieważ ryby uczyły się, że jest to coś złego i z czymś złym im się to kojarzyło, dlatego niechętnie już tą przynętę pobierały. Warto było w tym momencie zmienić kolor, zmienić rozmiar, kształt przynęty i brania następowały momentalnie, od razu, w pierwszych rzutach. Ryby wcale się nie przestawiały na inne miejsca, tylko stały dalej w tych samych grupach, pod tymi samymi punktami, gdzie były wcześniej, tylko po prostu nie brały na przynętę, na którą już się zraziły, trzeba było kombinować. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie i czy mieliście podobne przygody podczas waszych wypraw wędkarskich. No ale Beskidu, patrz, mam trzy brania, a dwie ryby mi spadły znowu na tą gumę. Ach, ale daj krewetom. Piękna rzecz. Mamy rzut pod trzcinkę. I siedzi. O, spadł. Nie wierzę. Następny. Za mocno z nim jadę. Patrz, ściągnę. Malak? Nie, to nie był malak na pewno. Nie jestem. Mówiłem, że tam są? Może ci szczupaczek odpierdzieli. O, 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 teraz się odpaliłeś. Po, co się dzieje tutaj? To jest dobry oks, panie. Zwinduję go, co? Hopa. Zobaczymy. Nawet jestem w stanie zaryzykować i go zmierzyć. Dobra, już po co się tutaj szamotasz, gościu? 35. Lup. Poszły tam. Ale dobrze, że mam cienką plecionkę, to mogę daleko rzucać. Podbierzemy im trochę tych okoni tam. No może być niezły, nie? To tutaj finezji nie ma w tym holu, nie? O, masz też? Podwójny hol. I powiem ci, ten taki jakiś jest, może być niezły całkiem. No ten taki jakiś grubszy chyba. Ło, 25 niecałe. Bydlaki to są. O, ty masz dobrego. Patrz, jaki kabanik. A ten jakiś malak. Malaczek, o jest. Najmniejszy chyba dzisiaj. Zmniejszyłem trochę rozmiar przynęty, no i mniejsze biorę.
Jest. O, i są tutaj, są. Rzucaj tu. Pod łódką jest dużo. Dużo jest, patrz, stoją tutaj. Tu centralnie patrz. Już poszły, ale były tutaj. Z 5 sztuk. Ale zjadł. Ale zjadł Teksasa. Panie kierowco, w stado o koni poproszę. Ty też nie mnie bije, nie? Czy to nie szczupły? Jest. Niemożliwe. Musisz poczekać, bo ja tutaj widzisz co mam. O Jezus. Czego one tak tutaj ciągną mocno? O, dobry. Dobry. Nie. Ale może mieć 40, czy nie? Trochę żeśmy powojowali tutaj. Zmieniamy miejscówkę, zobaczcie. Znowu pełna siata. Puszczamy ryby. Najmniejszy to miał 35 tutaj w tym, najmniejszy. W tym statku. No i pogoda nam się popsuła trochę. Ja znowu na taką łowię. A kolega z zielonym grzbiecikiem. Ale jak nie złowi zara ryby, to mu zabiorę z powrotem. To będzie znaczyło, że nie umie używać tego sprzętu. I od razu mi zarąbał. I to fajna ryba będzie. No nawet jest niezły. Samir, będzie 40? Nie, to jest 33. Jak mówię, że ma 4 dychy, to ma. No, pogoda się psuje coraz bardziej. Nie wiem, czy to nie będzie koniec dzisiejszego łowienia. Miejmy nadzieję, że zaraz przejdzie ta burza, bo zaczyna się robić grubo naprawdę. Ole silny. Nie, do podbieraka. Patrz co mu się zrobiło, widzisz? Jak zjedzony. Taki szczupaczek. Co? Zobaczcie jak go musiało coś tutaj przyatakować, nie? To musiała być ogromna maciora jakaś. To świeża rana jest, dopiero co pewnie pyska się wyrwał. No, dzięki. Dajerek jak zwykle w formie. Wypuszczamy szczupaczka. Hop. Wszystko pływa, ja pierdzielę, ale będziemy suszyć dzisiaj. Uciekamy na chatę. Ładni z nas hardkorowcy są. Daj czerpaka, bo już tutaj pływam. Czerpak jest pływ. Panie, pływam już czerpak tutaj. Jest pływ.